tego. No czekamy, aż ten system tutaj zostanie opanowany przez organizatorów. A na razie pierwsza z Polek. Wiktoria przybyła. Zawodniczka, która no bardzo dobrze się zapowiadała. Wraca do rywalizacji. No około 70 metra, nie? No tu jednak, tak, zmieniono szczęśliwie, bo przez moment się pojawiło 59,5 metra. Szczęśliwie ostatecznie zmierzono jej metrów 69. No widzimy, dość pasywny cały czas lot, ale pamiętajmy, że to skoczkini młoda, rocznik 2004, niewątpliwie należy do grupy Polek, no, które powinny... Na którym miejscu... Zawodniczek na liście startowej, w tym 5 naszych reprezentantek, a teraz właśnie druga z nich, liczymy na nią, Anna Twardosz. Skoczkini z Lanskorony, zawodniczka, która punktowała w zawodach Pucharu Świata, udany sezon 2020-2021. Wówczas w 30 na Mistrzostwach Świata. No zobaczymy, jak zaprezentuje się dziś. Dobry skok, naprawdę dobry skok, który powinien dać awans do czołowej 30. Tu oczywiście ten dystans, no, zmierzony błędnie, to było dalej niż 57,5 metra. 76 metrów skoczyła Polka, a zatem naprawdę dobra próba. Była dzisiaj w treningach 25-31. No ten skok powinien dać jej udział w drugiej serii. Lądowany poza 70 metrem jej powinny awans do serii finałowej zapewnić. A teraz kolejna z Polek, Pola Bełtowska. W listopadzie skończy dopiero 17 lat. Zawodniczka AZS-u Zakopane. Nieźle poradziła sobie w drugim treningu, miała 23 wynik. Polka już na progu. No i ładnie, dynamicznie, ponad 70-metrowy skok. A zatem my powinniśmy ją obejrzeć w serii finałowej. Nie mam tutaj przekonania do tego pomiaru. Tak, 75 to już brzmi znacznie lepiej, jest bliższe prawdy. Wiatr w plecy dość mocny, ponad metr na sekundę. Będzie miała ponad 13 dodanych punktów. No i to powoduje, że chociaż skoczyła nieco krócej od Ani Twardosz, o metr krócej dokładnie, to wyprzedziła ją tymi... Peszka prowadzi z przewagą 11,7 punktu nad Polą Bełtowską. No i po raz kolejny przekonujemy się, jak istotny w skokach narciarskich jest wiatr. Słabsze podmuchy w plecy i od razu dłuższy skok Klary Ulrichowej. A teraz oglądamy Haralda Rodlauera, nowego austriackiego trenera polskiej kadry, który czeka już na zielone światło dla Pauliny Cieślar. Kolejna z Polek już na belce startowej, urodzona 5 kwietnia 2002 roku w Cieszynie. Zawodniczka obecnie AZS-u AWF Katowice. 19 w ostatnim sezonie letniego Pucharu Kontynentalnego. I już Polka odbiła się z progu. No, dość pasywnie jeszcze w powietrzu, jeszcze musi popracować nad techniką, ale chyba koło 70 metra tutaj się zakręciła w tym skoku. Zobaczymy jeszcze, jak było z wiatrem. 72,5 mamy już pomiar odległości. Wiatr około pół metra na sekundę w plecy. Będzie więc dodanych nieco ponad 5 punktów. No i które to da łącznie miejsce? Paulina Cieślar na razie na miejscu 6. Ulrichowa przed Bełtowską i Twardosz. Paulina Cieślar 6. Po skokach 11 zawodniczek. Jeszcze więc niepewna awansu do serii. To jest Nicole Konderla, numer 13. Nie mamy więc młodej Norweżki. No i zobaczmy, jak poradzi sobie Polka. Liderka polskiej kadry. No ona ma chyba największe możliwości w tej chwili z naszych. Zobaczmy, Nicole. Ale to nie jest dobra próba. No liczyliśmy tutaj na więcej zdecydowanie. Wydaje mi się, że mocno spóźniony ten skok. Tak to wyglądało. Spóźniła tutaj na progu Polka. 72 metry. Dodatek za wiatr. No 1,1 punktu, ale na co to wszystko się przełoży? Jest piąta Nicole Konderla, więc przegrywa i z Polą Bełtowską, i z Anną Twardosz. No ale będzie w serii finałowej musiała się poprawić, aby wyciągnąć się z tej prawdopodobnie trzeciej dziesiątki na półmetku rywalizacji. No ale mimika mówi jedno, Nicole jest z tej próby bardzo niezadowolona, tak jak w pierwszej rundzie. No a teraz 29 na półmetku Nicole Konderla. Liczyliśmy na nieco więcej w wykonaniu naszej multimedalistki zimowej uniwersjady ostatniej. Tam wygrała jej indywidualnie i w duetach mieszanych. Dzisiaj w pierwszej serii Nicole tylko 72 metry. To nie był zbyt udany skok. Liczymy teraz na więcej. Trzymajmy kciuki. Konderla już wzbiła się w powietrze. Był to też dobry skok. Czegoś tutaj jeszcze brakuje. Chyba na progu niezbyt dobrze trafiony.
i pozostała 25. platforma startowa. 72 metry w serii pierwszej i 72 teraz w serii finałowej. Wiatr 0,9 metra na sekundę w plecy, 11 punktów dodane. Noty za styl 15, 15,5 punktu, podobne jak podczas pierwszej. 2 metry, a zatem tyle samo co Nicole Konderla i o 0,2 punktu Czeszka wyprzedza Polkę. A teraz druga z Polek w serii finałowej, Anna Twardosz. 3,2 punktu wyprzedzała Imbraczkową Aneszkę po pierwszej części konkursu. No ładnie, spokojny lot i to był dobry skok w wykonaniu naszej zawodniczki. Wydaje się, że bardziej odległy niż ten w pierwszej serii, kiedy wylądowała na 76 metrze. Tak, teraz 84, a zatem obejmie prowadzenie. No i liczymy, że poprawi nieco tą swoją 27 pozycję, którą miała po pierwszej serii. Także tutaj to lądowanie. Starała się zasygnalizować telemark, noty od sędziów 15,5, 16. No i łączna nota za dwa skoki Ani to 160,1 punktu. Obejmuje prowadzenie z przewagą ponad 20 punktów. I kolejna z Polek, no ale już ostatnia w tej drugiej serii, Pola Bełtowska. Rocznik 2006, skoczkini stąd, z Zakopanego. Mówi się, że no, jeżeli chodzi o motorykę, wyróżnia się w polskiej kadrze. Patrzmy, no walczyła, by wyprzedzić Annę Twardosz, by skoczyć za zieloną linię. Chyba to się nie udało, no ale nie był to zły skok. No, tak czy owak, dwie Polki będą na czele na tym etapie rywalizacji. 71 metrów, bardzo złe warunki dodanych, aż 18,1 punktu. To podreperuje punktowo wynik Bełtowskiemu w 2008 roku. No, doczekaliśmy się zatem na planszy z końcowymi wynikami tego konkursu. Austria za sprawą Seifritzberger i Marity Kramer ze złotem i brązem. Srebro dla Niki Preutz. To druga dziesiątka tego konkursu. No, a my jeszcze tylko podamy na zakończenie naszej transmisji lokaty Polek. Najwyżej na 25. Anna Twardosz, 26. Pola Bełtowska, 29. dzisiaj Nicole Konderla. Drodzy Państwo, w TVP Sport teraz 1/4 ćwierćfinał breakingu. Breakdance, mistrz Igrzyska Europy.